To jest cylinder O'Neilla. Kosmiczna megastruktura będąca wielkoskalowym habitatem z własnym sztucznym ciążeniem i atmosferą wewnątrz. Stacja, która w przyszłości mogłaby stać się alternatywą dla kolonizacji planet i księżycy. Jej zbudowanie wymagać będzie naturalnie ogromnego wysiłku i będzie raczej zadaniem dla cywilizacji wyższego poziomu niż nasza obecna. Gdzieś pewnie pomiędzy typem pierwszym a drugim w skali Kardaszewa, gdzie cywilizacja typu drugiego w tej skali potrafiłaby już czerpać całą energię swojej gwiazdy macierzystej, na przykład budując wokół niej coś tak absurdalnego jak sfera Dysona. Tak więc dużo mniejszy cylinder O'Neilla byłby całkowicie w jej zasięgu. Fizyk Gerard O'Neill, który w latach 70. opisał tę strukturę, opracował też koncepcję i zbudował działający model katapulty elektromagnetycznej, która potrzebne do budowy takiej stacji surowce mogłaby wystrzeliwać z powierzchni Księżyca. Budowa takiego cylindra ma pewne wyraźne przewagi nad kolonizacją planet, na przykład Marsa. Mars jest naszą najlepszą opcją w Układzie Słonecznym, ale Mars ma 100 razy rzadszą atmosferę niż Ziemia, ciążenie jest ponad połowę niższe, nie ma tam życia, nie ma ciekłej wody, Mars nie ma też magnetosfery, co w połączeniu z rzadką atmosferą czyni z powierzchni Marsa po prostu strzelnicę dla promieniowania kosmicznego, no i Mars krąży daleko od Słońca. Cylinder O'Neilla zdaje się omijać wszystkie te problemy. Gęsta, tlenowo-azotowa atmosfera wewnątrz, ciekła woda, rośliny i zwierzęta, ciążenie 1G, skorupa zewnętrzna chroniąca przed promieniowaniem, światło i energia pobliskiej gwiazdy wpadające przez okna czy system luster. Oczywiście cywilizacja zdolna do budowy tak dużej stacji potrafiłaby też zbudować odpowiednio bezpieczną i komfortową bazę marsjańską. Ale nadal pozostałby problem niskiego ciążenia, do którego ludzka fizjologia i biomechanika zwyczajnie nie jest przystosowana i nawet w najbardziej komfortowej bazie marsjańskiej. Ludzie nie będą czuli się jak na Ziemi. No i niestety w Układzie Słonecznym porównywalne do ziemskiego ciążenie możemy napotkać jedynie na Saturnie, Neptunie, Uranie i Wenus. Z tego na trzech pierwszych nie da się wylądować, a Wenus jest mniej więcej piekłem. Sztuczne ciążenie cylindra jest więc istotnym argumentem. I teraz w jaki sposób cylinder je wytwarza? Jego obrót generuje przyspieszenie dośrodkowe wszystkich obiektów na ścianach wewnętrznych, które kręcą się wraz z cylindrem z tą samą prędkością kątową. Strzałki przy obiektach wewnątrz to wektory ich ruchu. W takich kierunkach w tej konkretnej chwili chcą poruszać się te obiekty i gdyby ściany cylindra nagle zniknęły, to te obiekty poleciałyby w przestrzeń wzdłuż tych właśnie wektorów. Ale ściany obracającego się cylindra na to im nie pozwalają i stale przykładają do nich siłę i tą siłą odchylają te wektory do środka stacji. Stąd nazwa siły dośrodkowej i przyspieszenia dośrodkowego. Przyspieszenia dlatego, że fizycy nazywają przyspieszeniem nie tylko zmiany szybkości, ale też kierunku. Więc samochód, który jedzie ze stałą szybkością, ale w kółko, również porusza się z przyspieszeniem, bo wektor jego ruchu stale zmienia się w czasie. W wypadku auta siłą dośrodkową jest tarcie opon na zakręcie. Gdyby tarcie zniknęło, tak jak zniknęły ściany cylindra, auto również wystrzeliłoby ruchem jednostajnym prostoliniowym i nigdy nie byłoby w stanie zakręcać. Tylko że obiekty i mieszkańcy wewnątrz stacji odczuwają tę siłę dośrodkową wywieraną przez ściany jako coś innego. Z ich perspektywy to nie ściany odchylają ich ruch prostoliniowy, bo oni żadnego własnego ruchu tego rodzaju nie dostrzegają, tylko jakaś zagadkowa siła dopycha ich do tych ścian. Siła, która działa od środka stacji promieniście w kierunku ścian. To pozorna siła odśrodkowa, dająca wrażenie zupełnie prawdziwego ziemskiego ciążenia. Dobierając prędkość kątową do rozmiaru cylindra, możemy uzyskać też inne wartości ciążenia. Wartość ziemską, wyższą niż ziemska lub niższą, zależnie od przeznaczenia danego cylindra. Pytanie tylko, czy wszystko wewnątrz zachowywałoby się podobnie jak w otoczeniu prawdziwej grawitacji. Zróbmy sobie wstępną symulację. Obrotowa stacja w przekroju, domki, ludzie i wszystko się kręci. Teraz centrujemy kamerę na obiekcie wewnątrz i spróbujmy coś podrzucić. Zatrzymam symulację, podrzucę, włączę. Jak widać, wszystko zachowuje się tak, jak powinno, a przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo za chwilę sprawy nieco się pogmatwają. Istnieją różne warianty budowy wewnętrznej takiego obiektu, ale najbardziej atrakcyjnym dla ludzi wydaje się wariant widoczny tutaj, dający mieszkańcom widok na całą wewnętrzną powierzchnię cylindra, bez jakiegokolwiek horyzontu. Po takiej powierzchni można swobodnie chodzić, biegać, skakać, jeździć samochodem dookoła. Można wziąć lornetkę, spojrzeć w górę i kilka kilometrów nad sobą zobaczyć głowy ludzi chodzących do góry nogami. We wnętrzu można umieścić jeziora, góry, sztuczne rzeki, osiedla, lasy czy pola uprawne.
Można założyć wsie, miasteczka, zatłoczone centra, kina, pływalnie, ogrody zoologiczne, szkoły i uniwersytety. Innymi słowy, wnętrze może przypominać Ziemię. Za wyjątkiem tego spektakularnego zakrzywienia w złą stronę. Zakrzywienie to jest tak wybitne, że u części mieszkańców mogłoby wywoływać reakcję jakiegoś panicznego lęku przestrzeni, podobnego do tego, którego niektórzy z nas doświadczają w bardzo eksponowanym terenie w górach. W ogóle trudno jest powiedzieć, jakie mogłyby być długoterminowe skutki psychologiczne ciągłego zamieszkiwania w takiej stacji. Co z naszym umysłem robiłoby to stałe wrażenie, że dosłownie cały świat na nas patrzy i schować się przed tym możemy jedynie w budynkach. Na Ziemi, stając pod gołym niebem, możemy poczuć się wolni. Tu w ogóle nie ma żadnego nieba. Tutaj moglibyśmy czuć się obserwowani, osaczeni czy zamknięci. Jadąc po obwodzie tego cylindra, widzimy przed sobą pionowe zakrzywienie drogi, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy poruszamy się z górki, czy pod górkę. Mimo że rozumiemy, że nasze oczy nas mylą, bo nie ma tutaj żadnej góry i dołu. A w zasadzie to góra owszem jest, ale tam, w kierunku osi cylindra. I to tylko do samej osi, bo za nią, ale w tym samym kierunku co góra, to już nie jest góra, tylko zaczyna się dół. Niemniej, odpowiednio duży cylinder O'Neilla da się urządzić tak, aby życie w nim przypominało życie na Ziemi, a nawet było bardziej komfortowe niż wiele jej obszarów. Tylko że nawet wtedy, kiedy uczynimy ten cylinder prawdziwym kosmicznym rajem, do którego trafiają ludzie, którzy polecą do nieba, to nie wszystko wewnątrz będzie zachowywać się tak, jak sobie to wyobrażamy. Bo pewne konsekwencje życia na takiej stacji są dość nieoczekiwane. Zacznijmy zwiedzanie od tego miejsca. Załóżmy, że na tych białych palach tutaj jeździ winda serwisowa do centralnej osi cylindra i z powrotem. Winda jest konieczna, bo trzeba na przykład obsługiwać sztuczne oświetlenie stacji. Od Ziemi do osi są 4 km, ale nie byłoby to problemem dla ultraszybkich wind z przyszłości. Problem jest jednak w tym, że ta winda nie powinna jechać zbyt szybko dla naszego własnego komfortu i bezpieczeństwa. Wszystko sprowadza się do tego, że na powierzchni tej Ziemi, ani nigdzie w tym cylindrze, nie ma prawdziwej grawitacji. Jest jedynie sztuczne ciążenie wywołane ruchem obrotowym obiektów w jego wnętrzu wraz z całym tym wnętrzem. Nie ma ruchu, nie ma ciążenia. I sęk w tym, że ten ruch nie tak łatwo jest wytracić. A kiedy go wytracimy, to nie tak łatwo jest nadać go sobie z powrotem. I mówiąc nie tak łatwo, mamy na myśli oczywiście konieczność przyłożenia siły. Nasze ciało i ten samochód poruszają się obecnie wraz z cylindrem i jest to prędkość całkiem znaczna. Jeżeli promień tego cylindra to 4 km, to jego obwód ma 25 km. I ten obwód musi wykonać 28 obrotów na godzinę, żeby wygenerować ciążenie 1G. To oznacza, że nasze ciało porusza się z prędkością 700 km na godzinę. My jednak żadnej takiej prędkości nie czujemy, bo wraz z nami porusza się wszystko inne przy powierzchni, włącznie z powietrzem, a stacja jest na tyle duża, że nie odczuwamy żadnych mdłości wywołanych jej obrotem. Gdybym miał w ręku teraz piłkę i podrzuciłbym ją w górę, piłka nie wytraciłaby nagle tych 700 km na godzinę tylko dlatego, że straciła kontakt z powierzchnią. Z powietrzem też nie ma to związku, bo gdyby to była próżnia, to piłka również spadłaby mi tutaj z powrotem do ręki. Przedmioty nie chcą tak po prostu zmieniać swojej prędkości i żeby to zrobić, zawsze potrzeba jakiejś siły. No, dynamika Newtona. Ale wróćmy do windy. Więc ciekawy problem z tą windą polega na tym, że jadąc w górę, docieramy do takich miejsc, w których obwód okręgu, po jakim krąży winda, nie ma już 25 km. Jeżeli z 4 km, czyli z samego dołu, dojedziemy gdzieś na wysokość 2 km, czyli promień zmniejszymy o połowę, to obwód koła, jakie zatacza winda tam w górze, również zmaleje o połowę. A co za tym idzie, zmaleje także prędkość liniowa samej windy. Prędkość kątowa będzie taka sama, nadal będzie to 28 obrotów całego obwodu na godzinę, ale obwód się zmniejszył, więc to nie będzie już 700 km na godzinę, tylko 350 km na godzinę. I to oznacza, że na dystansie 2 km jazdy windy w górę wyhamowaliśmy nasz ruch orbitalny o 350 km na godzinę. I jeżeli stanie się to w bardzo krótkim czasie, to zostaniemy po prostu przygnieceni do tej ściany windy, która wskazuje kierunek obrotu cylindra, bo nasze ciało nie będzie chciało od tak samo z siebie tej prędkości wytracić, więc zmusi nas do tego ściana windy. I odwrotnie, jadąc w dół, będziemy przyciskani do przeciwnej ściany windy, która przyłoży do nas siłę, powoli nadając docelowe 700 km na godzinę na samym dole. Ponadto wewnątrz windy możemy mieć wrażenie, że to sama winda odchyla się w kierunku jednej ze ścian i teraz odczuwany dół jest gdzieś w tym kierunku.
położona na podłodze piłka natychmiast stoczy się w ten róg. Piłka podrzucona w górę nie wróci do ręki, tylko poleci na ścianę. Piłka podrzucona pod kątem wróci do ręki. Dokładnie tak, jakby winda faktycznie odchyliła się na bok. I podobne zjawiska możemy zaobserwować w hamującym samochodzie. Ale naprawdę niedorzecznie wygląda sprawa z drabinami. Załóżmy, że tym razem stacja jest nieco mniejsza i że ustawimy sobie drabinę od powierzchni do środka cylindra. No i wydaje się, że wystarczy zacząć po niej wchodzić, ale nic bardziej mylnego. Po pierwsze, drabina powinna być ustawiona prostopadle do kierunku obrotu cylindra. Dlaczego? To się zaraz okaże. Po drugie, musimy wybrać właściwą stronę, po której będziemy się wspinać. Bo okazuje się, że na stacji O'Neilla tylko jedna strona drabiny nadaje się do wchodzenia w górę, a druga strona jest do schodzenia w dół, mimo że obie strony są identyczne. I musimy wybrać dobrze dla naszego własnego bezpieczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli cylinder obraca się w tę stronę, a my będziemy się wspinać po tej stronie, to będziemy lekko dociskani do drabiny, ponieważ nasze ciało porusza się szybciej niż obszary na drabinie, do których docieramy idąc w górę. Czyli tam wyżej drabina będzie nas wyhamowywać, więc będziemy do niej lekko przyciskani. I będziemy mieli dziwne wrażenie, jakbyśmy wspinali się po drabinie, która jest lekko nachylona w przód. To uczucie jednak zniknie, jeżeli zatrzymamy się na dłużej. Jeżeli wspinalibyśmy się po przedziwnej stronie, mielibyśmy wrażenie, że nasze ciało jest odrywane od drabiny. Tak, jakbyśmy wspinali się po drabinie nachylonej w naszą stronę. Ta drabina oczywiście stoi prosto. Sytuacja zmienia się jednak dokładnie o 180 stopni w momencie, w którym chcemy schodzić drabiną w dół. Bo teraz musimy wybrać przeciwną stronę. My jesteśmy u góry, a dolne części drabiny poruszają się szybciej niż my powyżej. Czyli schodząc w dół po tej stronie, drabina będzie nas przyspieszać i my będziemy dociskani do siebie, a nie odrywani. A zatem sztywna, pionowa, przyspawana drabina będzie zachowywała się albo tak, w zależności od tego, w którą stronę my się po niej poruszamy. I oczywiście, gdyby ta drabina szła przez całą średnicę stacji, aż na drugą stronę, i gdybyśmy chcieli kontynuować naszą wspinaczkę w górę, no to w połowie drogi musimy się obrócić do góry nogami. Na szczęście nie musimy zmieniać strony drabiny, bo nasza strona, która przed osią obrotu wskazywała kierunek przeciwny do obrotu stacji, tuż za osią zacznie wskazywać kierunek obrotu stacji, czyli ze strony wchodzącej stała się stroną schodzącą. No chyba, że za osią w połowie drogi w dół jednak zawrócimy, to musimy wtedy zmienić stronę drabiny i potem przy osi znów odwrócić się do góry nogami, ale już nie zmieniać strony. Mam nadzieję, że to jest jasne. I właśnie dlatego drabina musi być prostopadle do kierunku obrotu cylindra. Bo gdyby była równolegle, to ściągałoby nas z niej na boki i żadna strona nie byłaby wtedy optymalna. No dobrze, możemy też jednak wcale nie mieć ochoty na wspinaczkę po tak absurdalnej drabinie, a winda akurat nie działa. Na szczęście budowniczy cylindra wyposażyli go też w schody prowadzące do jego osi obrotu. Jak się jednak być może domyślacie, z tymi schodami będzie coś nie tak. I niestety możecie zapomnieć o klasycznej klatce schodowej, bo schody w cylindrze O'Neilla powinny wyglądać tak. Z perspektywy osoby czekającej na dole, w połowie schodów my już idziemy pionowo w górę, a następnie do góry nogami i zawijamy spiralę, która sprawia, że nasze ciało cały czas będzie dociskane do stopni. I mało tego, dla pewnych rozmiarów cylindra schody są jednokierunkowe, bo te prowadzące w górę muszą mieć nieco inną architekturę niż te prowadzące w dół. Ale poszczegóły to ja was może odeślę do tej pracy. Teraz za horyzontem, którego w tym cylindrze nie ma, wyłania się kolejny ciekawy problem. Kiedy dojechaliśmy windą na wysokość 2 km, czyli jesteśmy w połowie drogi do osi obrotu, o połowę zmalało także ciążenie. Ponieważ poruszaliśmy się dalej i dojechaliśmy do samej osi cylindra, do jego środka i winda wyhamowała całą naszą prędkość, to nasze ciało w ogóle przestało poruszać się w kierunku ścian. Wirujemy już tylko wokół własnej osi i możemy się czegoś chwycić i odkręcić w drugą stronę. Cały cylinder wiruje teraz wokół nas, a my jesteśmy w stanie nieważkości. I teraz tak. Wyobraźmy sobie, że w cylindrze nie ma powietrza, a my jesteśmy przy osi obrotu. Widzimy przez lornetkę ludzi chodzących po powierzchni dookoła nas. Powiedzmy, że chwilowo nikt nie musi oddychać, albo mają skafandry. I teraz nasz stan nieważkości może się dla nas utrzymywać nie tylko w osi cylindra, ale wszędzie w jego wnętrzu, również przy samej powierzchni, tam, gdzie chodzą ludzie przyciągani do ścian cylindra. Pamiętajmy, że w cylindrze nie ma żadnej istotnej grawitacji. Jeżeli zbliżymy się ostrożnie do tej powierzchni, ale już nie za pomocą windy, która nas przyspieszy, tylko powiedzmy impulsu silniczka odrzutowego,
a potem impulsem wyhamujemy przy samej powierzchni, to znajdziemy się w dość nietypowej sytuacji, w której będziemy lewitować nad powierzchnią, a ta będzie się obracać pod naszymi nogami z prędkością 700 km na godzinę. Z perspektywy mieszkańców chodzących po powierzchni będziemy jak Superman, który ponad ich głowami z zawrotną prędkością przemierza przestrzeń bez jakiegokolwiek napędu. Oczywiście ci sami ludzie sami też mogą wejść w stan nieważkości obok nas, wystarczy, że wytracą swoją prędkość liniową. Mogą tak jak my pojechać windą do osi, ale mogą też zrobić to na samej powierzchni. Wystarczy, że rozpędzą się do 700 km na godzinę w kierunku przeciwnym do obrotu cylindra i wtedy lekko podskoczą. No ale wszystko oczywiście zniweczy powietrze, które będzie nas albo hamować, albo przyspieszać. Znów mała symulacja. Człowiek stoi obok swojego domu, obydwa obiekty obracają się w cylindrze O'Neilla. Znów zakładamy brak powietrza. Teraz weźmy ten dom i przyłóżmy mu napęd w stronę przeciwną do obrotu cylindra, czyli de facto wyhamujemy jego ruch. Z perspektywy mieszkańca dom lata teraz w przestrzeni dookoła stacji i stanowi zagrożenie, ale z perspektywy obserwatora na zewnątrz ten budynek stoi w miejscu. Ten gradient ciążenia i prędkości występuje też na krótszych dystansach i ma całkiem realny wpływ na życie ludzi. Weźmy sobie na przykład ten wysoki budynek i załóżmy, że cylinder obraca się w tę stronę, czyli ta ściana skierowana jest przeciwnie do kierunku obrotu cylindra. No i gdzieś na 50. piętrze, na wysokości 150 metrów, w biurze pracuje pan Zbigniew Skywalker i ma dzisiaj wyjątkowo zły dzień, więc bierze swój wielki, ciężki komputer kwantowy, wystawia go za okno, upewnia się, że na dole na chodniku nikogo nie ma i spuszcza go w dół. Niestety, jego biuro znajduje się na wysokości 150 metrów i zatacza okrąg o promieniu 3850 metrów, a ulica w dole okrąg o promieniu 4000 metrów i pędzi o 7 metrów na sekundę szybciej niż jego biuro. Komputer będzie spadał 5,5 sekundy i ulica przesunie się w tym czasie o 38 metrów. Komputer uderzy w ścianę tego budynku, stoczy się po niej i zmiażdży jakiegoś przechodnia na dole. Pan Zbigniew trafi do kolonii karnej na Wenus. Teraz przyjrzymy się kwestii podrzucania i spadania przedmiotów, która w tej stacji jest dość tajemnicza. Im mniejszy cylinder O'Neilla, tym łatwiej będzie pokazać na symulacji efekty związane z siłą Corioliza, czyli z pozornym ruchem przedmiotów znajdujących się w obracających się układach odniesienia. Korzystając z symulatora na stronie tomlechner.com, zbudujemy sobie więc cylinder nieduży o promieniu 10 metrów. Ten symulator obrazuje wystrzeliwanie piłeczek w takiej stacji w dwóch wymiarach w przekroju poprzecznym. Piłki możemy wystrzeliwać pod różnymi kątami i z wybraną prędkością. Możemy też ustawić dowolny promień i prędkość obrotu, a tym samym dowolne ciążenie na ścianę. Nie ma tu atmosfery i nie ma żadnego pola grawitacyjnego, wyłącznie obrót stacji. Najpierw przykład najprostszy, pozornie najprostszy. Wyciągamy przed siebie rękę z piłką w dłoni i po prostu ją puszczamy. Piłka spada w dół i ląduje przy naszych nogach. No tutaj piłka spada po lekkim łuku, bo stacja jest mała, ale to jest nieistotne. Istotne jest pytanie, dlaczego to się w ogóle dzieje? Dlaczego ona spada w dół? Tu nie ma żadnej grawitacji i w momencie, w którym nasza dłoń odrywa się od piłki, na piłkę nie działa żadna siła. Żadna. A ta piłka przyspiesza od naszej dłoni i leci w dół. Więc wygląda to tak, jakby zasady dynamiki przestały działać. A to są jedne z najbardziej fundamentalnych praw fizyki i powinny spełniać się zawsze i wszędzie. Tak czy nie? No właśnie nie. Cały cylinder O'Neilla stanowi nieinercjalny układ odniesienia. Układ, który ulega przyspieszeniu, w tym wypadku dośrodkowemu. W układzie nieinercjalnym zasady dynamiki nie spełniają się bez wprowadzenia sił pozornych. Dzięki ich wprowadzeniu, będąc elementem układu nieinercjalnego, jesteśmy w stanie wyjaśnić sobie spadanie tej piłki. To siła odśrodkowa. Wyciągamy ją sobie z kapelusza i mówimy, że to ona. Ale ta siła jest postrzegana tylko z perspektywy mieszkańca stacji, więc wyjdźmy na zewnątrz, do układu inercjalnego. Układ inercjalny nie ulega przyspieszeniu, na przykład jest nieruchomy. Więc jesteśmy nieruchomo na zewnątrz i obserwujemy przed sobą obracający się cylinder. I dopiero teraz zauważamy, że ta piłka wcale nie spada, tylko naprawdę porusza się według tego własnego wektora ruchem jednostajnym prostoliniowym. Zasady dynamiki pozostają nienaruszone, nie musimy wprowadzać żadnych zmyślonych sił i widzimy też, że tor ruchu tej piłki po chwili przecina krzywiznę stacji. A ponieważ stacja w tym czasie się obraca, to przecięcie następuje dokładnie w miejscu, które z perspektywy mieszkańca stacji znajduje się pod punktem wypuszczenia piłki z dłoni, sprawiając wrażenie, że ona spadła w dół. Bo w zasadzie ona spadła w dół, ale jednocześnie nie spadła.
Możecie też zauważyć, że podczas spadania ten obiekt się obraca i spada tą samą powierzchnią, którą spoczywał na ścianie. Tylko skąd obiekt wziął ten ruch obrotowy? Wziął go oczywiście od samej stacji, z którą się kręcił. Podniesienie obiektu nie eliminuje jego obrotu. Tkwiąc nieruchomo na podłożu albo w dłoni mieszkańca, także się obracał razem z tym mieszkańcem. Moment pędu musi zostać zachowany. Jeżeli jakiś obiekt się kręci, to będzie się kręcił nadal, chyba że jakaś siła wymusi na nim zmianę. Możemy wrócić do przykładu ze znikającą ścianą i pokazać to wyraźniej. Obiekt wystrzeliwuje ruchem jednostajnym prostoliniowym, ale nadal się kręci i to dokładnie z taką samą prędkością kątową, z jaką kręcił się wewnątrz stacji. Teraz wystrzelimy sobie kulę w kierunku zgodnym z ruchem obrotu stacji. No i nie dzieje się tu nic szczególnego, kula zachowuje się tak, jak się tego spodziewamy. Teraz podniesiemy rękę, zwiększając kąt, a kula nadal leci raczej normalnie. Podnosimy rękę dalej i dalej, i teraz wystrzeliwujemy kulę pionowo w górę, a kule nadal odchylają się w kierunku obrotu stacji. No to zwiększamy kąt jeszcze bardziej, także teraz wystrzeliwujemy już kulę w kierunku przeciwnym do obrotu stacji, a ona i tak zawraca. Odchylamy rękę jeszcze bardziej i kule zaczynają zachowywać się w bardzo dziwny sposób, zmieniając kierunki i tworząc pętle. Ten sam efekt uzyskamy też w bardzo dużej stacji, tyle że musimy strzelać znacznie szybciej i wyżej, a tutaj łatwiej to obserwować. I teraz patrząc na te pętle, trudno jest tak na pierwszy rzut oka wyobrazić sobie przyczynę takiego zachowania. Wydaje się wręcz, że ten symulator działa błędnie i łamie zasady dynamiki, bo kiedy wystrzelimy pocisk w próżni przy braku grawitacji, a taką właśnie mamy tu sytuację, to pocisk będzie poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Taka pętla w próżni wymagałaby użycia jakichś silniczków manewrowych, to są zwykłe kule. Więc dlaczego nie poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym? Przecież na własne oczy widzimy pętle, no chyba że własne oczy nas mylą. Zatrzymajmy sobie animację i prześledźmy ruch pojedynczej kuli. No i okazuje się, że ta kula faktycznie porusza się jednostajnie po linii prostej. Tak, jak każda inna. I ta iluzja jest doskonała, bo my nawet rozumiejąc, że te kule poruszają się ruchem jednostajnym po linii prostej, nadal mamy wrażenie, jakby zakręcały. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Dlaczego ta piłka w ogóle porusza się w tym kierunku, skoro wyrzucamy ją, tak jak wskazuje ręka, w tamtym kierunku? No i piłka faktycznie powinna polecieć w tamtym kierunku, na który wskazuje ręka, gdyby na początku była w spoczynku, a nie jest. Tu jest wektor ruchu piłki, której rzucający jeszcze nie wystrzelił, ale ta piłka już porusza się wraz z rzucającym i z całą stacją. A to jest wektor ruchu, który za chwilę nada piłce osoba rzucająca. Mamy więc dwa wektory, które trzeba dodać. Więc dodajemy jeden do drugiego i dostajemy trzeci, wektor wynikowy, który jak widać leży dokładnie na torze, po którym za chwilę będzie poruszać się piłka. Interesujące rzeczy dzieją się też z samą atmosferą. Zakładając, że udało nam się w ogóle sprowadzić odpowiednią ilość gazów, żeby wypełnić tak gigantyczny pojemnik, możemy przystąpić do napełniania go. Cylinder nie musi być jednak wypełniony równomiernie atmosferą o ciśnieniu 1000 hektopaskali, co jest zresztą niemożliwe, bo jeżeli ta struktura się obraca, to gazy wewnątrz również zaczną się obracać i zaczną koncentrować się przy wewnętrznej ścianie. Z czasem wytworzy się gradient ciśnienia podobny do ziemskiego. Wystarczy, że ciśnienie jednej atmosfery będzie panowało przy powierzchni, wyżej może być już niższe. Przy odpowiednio wielkim cylindrze O'Neilla można nawet spekulować o zerowym ciśnieniu na wysokości jego osi obrotu. Niesie to ze sobą pewną ciekawą implikację, bo to oznacza, że cylinder w środkowej części swoich podstaw wcale nie musiałby być hermetyczny. Mógłby w tych miejscach być zupełnie otwarty na pustkę kosmosu. Tak, jak Ziemia. Wróćmy jeszcze do symulacji, zbudujmy cylinder i dodajmy do niego jezioro. Tu będą brzegi, tu woda, włączamy symulację, no i robi się chaos, bo sama woda była w spoczynku. Więc zamkniemy zbiornik od góry, aż woda się ustabilizuje. Usuwamy zamknięcie i mamy jezioro, w którym można normalnie pływać. Możecie jednak zauważyć coś ciekawego. Cylinder przestał obracać się równomiernie i wpadł w jakiś mimośród. Widać to wyraźniej, kiedy przyspieszymy animację. Stało się tak dlatego, że poważnie zaburzyliśmy równomierny rozkład mas wewnątrz stacji. Oznacza to, że już na etapie projektowania stacji, a potem w trakcie jej funkcjonowania, nie możemy od tak w sposób dowolny urządzać jej wnętrza, tylko stale kontrolować równomierny rozkład masy. Jeżeli po jednej stronie zbudujemy sobie miasteczko, to po drugiej powinniśmy postawić podobne lub nasypać tam jakieś pagórki. Choć to dość prymitywne rozwiązanie. Porządny cylinder O'Neilla powinien dysponować automatycznym systemem przesuwania mas zlokalizowanym na przykład na zewnętrznej skorupie. Coś jak przyklejanie na felgę ciężarków do wyważania koła samochodowego.
Odpowiednio duży cylinder Onila mógłby też generować własną pogodę. Pionowe ruchy powietrza, tak jak na Ziemi, wynosiłyby jego masy do obszarów niższego ciśnienia, gdzie ulegałyby rozszerzeniu i ochłodzeniu, tworząc chmury deszczowe. Chmury jednak nie układałyby się na niebie tak jak na Ziemi, ale raczej tworzyły własny cylinder wokół osi obrotu stacji. Deszcz padałby więc od środka stacji we wszystkich kierunkach, a na powierzchnię spadał pod kątem. Mówiliśmy wcześniej, że budowa cylindra Onila byłaby zadaniem monumentalnym, ale być może istnieje pewna droga na skróty, bo zamiast budować całą strukturę od zera, można wykorzystać już istniejący obiekt. W kosmosie nie latają naturalnie porzucone cylindry Onila, a przynajmniej nic o tym nie wiemy, ale lata coś innego. Asteroida odpowiedniego rozmiaru i kształtu mogłaby zostać wydrążona wewnątrz, mechanicznie lub, nie wiem, przy pomocy bomb atomowych. Nieistotne. Co więcej, w asteroidzie można albo od razu wydrążyć ogromną pustkę, albo wydrążyć jedynie kilka pomieszczeń, schermetyzować je i wypełnić atmosferą, by w o wiele krótszym terminie uzyskać niewielką, gotową przestrzeń do życia. Takie czy inne drążenie asteroidy może też generować dochód ze sprzedaży surowców. Cylinder Onila budowany od zera jest całkowicie bezużyteczny przez cały swój okres budowy, który może trwać setki lat i przez cały ten czas jest wyłącznie gigantycznym kosztem. Powolne drążenie na raty, nie dość, że daje pewne rezultaty niemal natychmiast, to jeszcze przez kolejne setki lat ludzie mogą drążyć dalej i poszerzać przestrzeń do życia jak jakieś kosmiczne korniki, przez cały ten czas sprzedając surowce, aż w końcu wyryją rozległą na tysiące kilometrów sieć pokładów okrążających całą oś obrotu asteroidy. Pokłady znajdowałyby się jeden nad drugim, a więc w różnych odległościach od osi, czyli miałyby różne ciążenie. Pokłady z ciążeniem 1G mogłyby służyć jako mieszkalne, a z niższego ciążenia mógłby korzystać przemysł, uprawy czy rozrywka i turystyka. Mimo wszystkich tych niezwykle ciekawych cech i zalet tej megastruktury, cylinder Onila nie jest bynajmniej bezproblemowy. Inżynierowie przyszłości będą musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami na wszystkich etapach realizacji czegoś takiego. Astronomiczne zapotrzebowanie na surowce, dystrybucja mas, wyprowadzanie i przyjmowanie ładunków bez zmiany momentu obrotowego, rozwiązanie kwestii precesji, w której obracający się obiekt cyklicznie obraca się względem zupełnie innej osi, pozycja cylindra, kwestia łączenia wielu cylindrów w jeszcze większą strukturę, oświetlenie takiej stacji, produkcja energii, ogrzewanie, chłodzenie, problem promieniowania, zderzenia z meteorytami. Do tego dochodzi polityka, bo cylinder mógłby przecież stanowić oddzielne państwo. I nagle jeden cylinder atakuje drugi i mamy wojny cylindrów. W każdym razie, gdyby faktycznie kiedyś powstały stacje Onila, byłyby miejscami niezwykle egzotycznymi i futurystycznymi. Na ich egzotykę składałby się nie tylko sam fakt życia w ogromnej, obracającej się stacji kosmicznej, żywcem zupełnie wyjętej z twórczości fantastyczno-naukowej, ale też fakt występowania wszystkich tych nietypowych zjawisk, które tu opisaliśmy. Tylko czy wy wolelibyście mieszkać na takiej właśnie stacji, ze wszystkimi jej zaletami, czy może jednak w bazie na Marsie? W surowych warunkach nieprzyjaznej planety, ale jednak planety. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.